Po odrestaurowaniu organów i remoncie plebanii w kościele Świętego Pokoju w Świdnicy przyszedł czas na renowację wnętrza świątyni. Parafia otrzymała na ten cel kwotę niemal 17 milionów złotych. 85% z całego przedsięwzięcia, ponieważ beneficjent musi dołożyć do tego 15%, czyli około 3 milionów. Tak więc projekt zamknie się kwotą około 20 milionów złotych. Jesteśmy w tej chwili po bardzo skomplikowanej i trudnej fazie wyłaniania wykonawcy, po fazie przetargowej i rozpoczynamy za kilka dni już takie bardzo konkretne prace we wnętrzu kościoła. Przekazanie przynajmniej połowy brakującej kwoty zadeklarowała prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Tak jak przy poprzednich projektach, miasto Świdnica włączy się aktywnie, finansowo, również w realizację tego, co jest planowane. Na pewno będzie to kwota co najmniej 50%, być może więcej, rozłożona oczywiście w czasie, tak jak całość zadania będzie realizowana, czyli przez kolejne 3 lata będziemy też mieli swój udział, swoją, no, niemałą jednak cegiełkę w tych pracach renowacyjnych. Wyremontowana zostanie praktycznie cała, najbardziej zdegradowana zachodnia strona kościoła. Będziemy zaczynać od posadzek, od słupów, filarów, od mieczy u góry, od detali, od poszczególnych elementów, które są niesłychanie zdegradowane pod względem konserwatorskim i gdzie te warstwy malarskie, warstwy rzeźbiarskie będziemy próbowali odtworzyć i które za 2-3 lata nabiorą pełnego blasku. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Planowany termin realizacji prac to koniec 2020 roku.